Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, Maciej Noskowicz, witam i zapraszam na rozmowę na 96FM. Jesteśmy oczywiście także w Index TV i w naszych mediach społecznościowych. Dzisiaj Państwa i moim gościem Małgorzata Ratajczak-Gulba, kierownik Biura Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam. A rozmawiać będziemy o tym, co się dzieje na Uniwersytecie pod kątem szeroko rozumianej promocji, marketingu, bo dzieje się sporo, bo ktoś może powiedzieć, że wakacje to Uniwersytet śpi. Absolutnie jest to nierealne. Zapytam Ciebie najpierw o to, co dziać się będzie za kilka miesięcy, bo dzień otwarty na Uniwersytecie Zielonogórskim już za kilka miesięcy, ale rozumiem, że dopinane są wszelkiego rodzaju szczegóły. Tak, żeby on się odbył, to tak naprawdę już musimy zaczynać wielkie przygotowanie. Właściwie jesteśmy przy końcu przygotowań, które możemy uzyskać informacje od osób, które będą uczestniczyły, które będą wystawiały się na dniu otwartym Uniwersytetu. Więc u nas w biurze praca na pełen etat, że tak powiem. Dlaczego? Dlatego, tak jak wspomniałeś, są wakacje. Jeszcze do końca czerwca, do połowy lipca, powiedzmy, mamy szansę skontaktować się i ze studentami, i z dydaktykami, żebyśmy mogli wszystko dopracować. W tym roku trochę inaczej. Stawiamy na koła naukowe. Przede wszystkim na koła naukowe. Spotykamy się 16 października. To jest środa. O godziny 9 będziemy gościć kandydatów u nas w murach uczelni. W tym samym budynku, co w zeszłym roku. To jest budynek A29 przy Szafrana. Zajmiemy aż 4 kondygnacje, nie 3 jak w ubiegłym roku, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych kół, które chcą zaprezentować to, co robią. Po prostu. A wychodzimy z założenia, że studenci najlepiej będą przekazywać informacje dotyczące tego, co dzieje się na uczelni, do młodych ludzi, do kandydatów, do uczniów szkół średnich. Nie ma takiej bariery, tak, wiekowej, nie ma tego dystansu, więc myślę, że to nam się sprawdzi i wypali. No tych kół mamy ponad 30. Teraz, ale właśnie chciałbym tak? do tego nawiązać. Skąd właśnie pomysł na tą zmianę, żeby zaakcentować rolę tych kół? Bo ja mam wrażenie, że one były na poprzednich edycjach. Ale właśnie, były. Tak, tak, koła były. To nie, za dużo powiedziane. Nie, to było chodzi o to, żeby jedna, tak, tak, to był jeden z elementów, bo były też wydziały, były różne inne jednostki, były też właśnie koła naukowe, ale już po tym dniu otwartym ostatnim wiemy o tym, że najbardziej oblegane są stanowiska właśnie kół naukowych. W tej chwili też, jeśli chodzi o wydziały, to tak naprawdę jest troszeczkę mniejsza rola już wydziałów, bo tak naprawdę kandydaci rekrutują się na konkretny kierunek. I nie chcę powiedzieć, że nie ma to dla nich znaczenia, na jakim wydziale, ale tak naprawdę chcą wiedzieć, co będą studiować, jaki kierunek konkretnie, co im oferujemy, więc to najlepiej przekażą studenci, którzy właśnie studiują na danym kierunku, czyli bezpośredni kontakt, powiedzą sobie, że tu jest tak, tu jest inaczej. No i fakt, nasze koła mają naprawdę, wielu kół ma duże osiągnięcia, jeśli chodzi o to, co robią, więc są różnego rodzaju nagrody, które otrzymują w ciągu roku. Tym się chwalą, tym, co robią faktycznie, no ale też jest takie założenie, że to ma być interakcja z uczestnikami. To nie może być coś takiego, że przyjdzie reprezentant koła i nie wiem, przedstawi prezentację i mamy sobie to obejrzeć. Nie, ma zachodzić interakcja. Oni się mają razem bawić, oni mają się razem po prostu zintegrować, uczestniczyć w tych działaniach, które zostały przez koła po prostu zaplanowane. Czy dzień otwarty można powiedzieć, wręcz przyjąć to jako pewnik, jest takim magnesem do tej pory dla tych, którzy mają albo chcą studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim? Z Twojego punktu widzenia i z tej takiej szerszej perspektywy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o efekty działań związanych z Dniem Otwartym? Myślę, że tak, dlatego że są odzewy, szkoły bardzo chętnie przyjeżdżają do nas, to się coraz bardziej, że tak powiem, rozpowszechnia i wiedzą, że taki dzień robimy, tylko dzielimy go na dwa etapy. Pierwszy, czyli w październiku, to jest ten moment, kiedy maturzyści planują sobie jeszcze w ostatniej chwili, co będą chcieli zdawać, jaki przedmiot na danej maturze, co im się przyda do danego kierunku studiowania, jaką ofertę mamy, czy decydują się studiować u nas. To jest ten październik, natomiast w marcu otwierają się właśnie już same wydziały i wydziały zapraszają na wydziałowe dni otwarte i to już są zawężone dziedziny, tak? Przyjeżdża sobie szkoła czy dana klasa już konkretnie na któryś wydział, bo któraś dziedzina nauki bardziej ich interesuje. Natomiast tutaj jest po prostu wachlarz. Cały wachlarz, a przypomnę, mamy prawie 80 kierunków studiów, to jest co pokazywać, jest co prezentować i jest w czym wybierać. Też mamy okazję uczestniczyć jako Radio Index w tych dniach otwartych. Zawsze ta frekwencja jest wysoka lub bardzo wysoka, natomiast Wy się nastawiacie na młodych ludzi z Zielonej Góry, z miejscowości lubuskich, czy tu i tu, albo może jest to tak szeroki wachlarz, że właściwie nie patrzycie geograficznie, kto może tutaj Nie, tu i tu, oczywiście, patrzymy tu i tu. 70% mniej więcej kandydatów, którzy studentów już późniejszych u nas, to jest młodzież z miejscowości ościennych, ale stawiamy też na Zielonogórzan, znaczy liczymy na to, że nie będą chcieli wyemigrować i uciec z Zielonej Góry, co jest zresztą rzeczą naturalną, że młodzi ludzie są po prostu trochę się usamodzielnić, odejść od rodziców i studiować w innym mieście, więc nie zatrzymamy tego trendu.
rzędu, to nie ma takiej możliwości, choć chcielibyśmy powiedzieć, że wcale nie odbiegamy niczym od innych uniwersytetów w Polsce, bo naprawdę poziom, który reprezentujemy, jest bardzo wysoki. Mamy ogromne osiągnięcia i warto, chociaż nawet niech oni poznają to, co się u nas dzieje, żeby wiedzieli, że okej, jeżeli mi się nie uda gdzieś tam, to uniwersytet nie jest drugim wyborem, tylko jest uczelnią, która jest warta tego, aby na niej studiować. Natomiast z miejscowości ościennych wiadomo, że też wygrywa ekonomia, tak? Przyjeżdżają do nas osoby po prostu, które no, mają bliżej najzwyczajniej w świecie i można sobie u nas też coś wybrać. A tak jak mówię, no wachlarz jest szeroki, to nie ma o czym mówić. Naprawdę coś można znaleźć dla siebie i bardzo atrakcyjnego, bardzo ciekawego. Oferujemy dużo dodatkowych też rzeczy. To nie są tylko same kierunki studiów, tak? No chociażby nawet te koła naukowe. Zarejestrowanych jest mnóstwo działających bardzo mocno, też bardzo dużo, więc tak naprawdę, jeżeli chce się zrealizować swoje jakieś tam wewnętrzne naukowe pasje, droga otwarta. A jak to wygląda od kuchni? Bo rozmawiamy o dniu otwartym, wspominasz o tych kołach, natomiast żeby zorganizować taką imprezę bardzo dużą, jeżeli możemy wejść za te kulisy, to jest nazwę rzecz po imieniu, kolokwialnie. Wiszenie na telefonach, dopinanie pewnych szczegółów. Ktoś sobie pomyśli, no przecież jeszcze tyle czasu jest do tego październikowego wydarzenia, ale chyba niekoniecznie. Dokładnie, to nie jest wcale dużo czasu, to jest bardzo mało czasu, to jest logistyka. Na szczęście jest to już to samo miejsce, czyli już mamy, powiedzmy, przetarte szlaki, wiemy, jak budynek się dostosowuje, czy my dostosowujemy się do tego, co jest w budynku, no to nie wiem, chociażby najpierw rezerwacja tych wszystkich sal, blokada tych sal, żeby nikt inny nie miał w tym czasie zajęć, bo będą wykłady popularno-naukowe, zawsze mamy tych wykładów kilka. Stoiska musimy rozłożyć, a z takich, powiedzmy, innych szczegółów, o których nikt sobie nie zdaje sprawy, no to chociażby takie zapotrzebowanie jest stoiska, ale teraz musimy wiedzieć, jak ma być wyposażone, czy są ławki, czy krzesła, czy jest dostęp do prądu, ile gniazdek, jaki długi przedłużacz. To są takie rzeczy, wiecie państwo, które są, wydają się takie prawie nieistotne, a sumarycznie jeśli ich nie będzie, to coś nie wypali, coś nie będzie, coś nie zagra, coś nie podłączy i to tak nie może wyglądać. Natomiast dopinamy też szczegóły promocyjne, takie już nasze reklamowe, tak, są roll-upy, które trzeba przygotować, logotypy kół. To wszystko gdzieś tam się musi spójnie w całość składać. Samo obrędowanie samego dnia otwartego, przygotowanie informacji do szkół, przygotowanie na stronie internetowej informacji, formularza, który trzeba wypełnić, zgłoszenie programu. To są po prostu zapotrzebowanie chociażby, bo każdy z kół potrzebuje różnych rzeczy, więc tutaj dział zaopatrzenia chociażby naszej uczelni ma wielką rolę, bo musi te rzeczy wszystkie zakupić i dosłać. Więc to jest multum jednostek zaangażowanych w to, żeby ten jeden dzień, właściwie nie jeden dzień, a 5 godzin wypaliło. Dopełnijmy jeszcze tych szczegółów, kiedy dokładnie ten dzień otwarty, od której do której i zainteresowane szkoły, jak słyszą teraz, to do kogo mogą już pisać? Już niech pamiętają, niech piszą w kalendarz 16 października od godziny 9 w budynku A29 przy ulicy Szafrana 4A. Formularz będzie we wrześniu już dostępny na stronie internetowej. Będziemy oczywiście też, tak jak co roku w newsletterze do szkół wysyłać informacje, będziemy się promować wszędzie w naszych mediach społecznościowych, więc ta informacja na pewno dotrze do nauczycieli i do uczniów. I ważna uwaga, nie muszą przyjeżdżać całe klasy, jeżeli jest zainteresowana, znaczy bardzo liczymy na te całe klasy, ale jeżeli jest zainteresowana jakaś jedna osoba i szkoła nie wyraża zgody albo nie może, a ona by chciała przyjechać, nie ma problemu, pojedynczych uczestników też zapraszam. Małgorzata Ratajczak-Gulba z Biura Promocji, kierownik Biura Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego jest naszym gościem. Stawiamy kropkę na antenie, ale w dalszym ciągu rozmawiamy o sprawach uniwersyteckich już w mediach społecznościowych. No i dodam także w Index TV sporo, jeżeli chodzi o kwestie związane z promocją. Akcja billboardowa, o to chciałem zapytać, bo to jest taki jeden z flagowych okrętów, jeżeli chodzi o promocję Uniwersytetu Zielonogórskiego. Co na ten moment możemy powiedzieć? Myślę, że ostatnio bardzo zauważalny, dlatego że te billboardy są coraz bardziej takie wyraziste, kolorowe i staramy się zaskakiwać. Musimy zresztą zaskakiwać, żeby one się po prostu najzwyczajniej w świecie nie opatrzyły, żeby zaciekawiły. Mamy zawsze ułożony harmonogram całoroczny, co robimy. Oczywiście sama grafika wychodzi w czasie. Natomiast to, co po kolei będzie na tych billboardach, wiemy. No i we wrześniu promujemy naszych studentów. No i w ubiegłym roku mieliśmy sportowców i ich osiągnięcia, a w tym roku, nie wiem właściwie, ale mogę zdradzić, będą muzycy. W jakiej odsłonie i w jaki sposób to będzie, to szczegółów teraz nie powiem, natomiast już wiem, znaczy już mogę powiedzieć, że w tej chwili trwają sesje zdjęciowe. Na bieżąco, nawet dzisiaj w tej chwili, moje koleżanki z biura właśnie mają jedną modelkę, panią, która jest z Instytutu Muzyki, nasza studentka, i też ją w tej chwili fotografują i efekty tych zdjęć zobaczycie państwo we wrześniu. Ale to jest tylko billboard, to jest wtedy kampania złożona, bo mamy w billboardy, mamy plakaty w autobusach, mamy spoty reklamowe, więc to wszystko i oczywiście w mediach społecznościowych wszystko jest jednym uderzeniem. I żeby to nie był tylko obraz, jest jeszcze słowo, zawsze jest odnośnik do strony internetowej uniwersytetu i tam mamy informacje o tych osobach właśnie, dlaczego akurat one są, co takiego spowodowało, że pomyśleliśmy o tym, żeby mogły zaistnieć i możemy się nimi chwalić. Macie takie informacje, skąd młodzi ludzie czerpią informacje o was, o uniwersytecie, czy właśnie z tej akcji billboardowej, czy z mediów społecznościowych, czy też
z różnych kanałów, tak to są różne kanały. Mhm. To są różne kanały. Zresztą jako media akademickie też nas w tym wspieracie, mhm, i to jest bardzo pomocne. Dużo osób ze strony internetowej, ale jednak większość to są media społecznościowe. To jest chyba w tej chwili to narzędzie. Mało tego, odchodzimy od pewnych rzeczy, odchodzimy dalej. Mamy na przykład różne poszczególne media, z których korzystamy, ale widać, co jest większym trendem, co jest mniejszym i ku temu się skłaniamy. Aczkolwiek te billboardy to jest taki strzał w dziesiątkę. Ile w ogóle ich jest? Mamy 10. 10 w Zielonej Górze, ale Zielona Jest wrażenie, jakby było więcej. Faktem, że w okresie rekrutacyjnym jesteśmy jeszcze na wiatach przystankowych, jesteśmy w galerii handlowej naszej największej, więc to też chyba potęguje odbiór, ale 10 w takich strategicznych miejscach. To są naprawdę dobre miejsca i widoczne bardzo, i tam, gdzie są skupiska młodzieży, o to nam chodzi. Przy okazji promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego, również event z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, kolejna rocznica, i także prosiłbym o garść szczegółów, jeżeli chodzi o to. To nie takie przy okazji, bo to kolejne wielkie przedsięwzięcie, którym się zajmujemy z tak zwanym międzyczasie, kiedy przygotowujemy Dzień Otwarty i inne rzeczy. Akurat ten event będzie dwudniowy, 25-26 października. 20 lat Polski, wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Będziemy przekonywać eurosceptyków, że warto było wstąpić do Unii Europejskiej. Będziemy się cieszyć tym, co już Unia nam oferowała, z czego mogliśmy skorzystać, a naprawdę jest tego dużo na każdym obszarze. To nie jest tak, że to tylko nauka, to jest wszystko, tak? Naprawdę, jeżeli się mocno zgłębimy w temat, to zobaczymy, że bez tej Unii byłoby naprawdę ciężko. I 25, to jest piątek, będziemy mieć takie spotkania z młodzieżą na Uniwersytecie Zielonogórskim przez cały dzień. Zaczniemy zresztą od takiego wspólnego spaceru w parku w Zatoniu, dlatego że tam też jest część rzeczy dzięki środkom unijnym zrewitalizowana. Zaprosimy tam oficjalnych gości, będzie podpisanie umów z trzema naszymi partnerami z Niemiec, z uczelniami partnerskimi, więc to też będzie takie fajnie, takie bardzo poważne na początek wejście w te obchody. Natomiast już później w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się cały program, tam będą młodzi ludzie uczestniczyli na przykład w debacie oksfordzkiej, czy za Unią, czy przeciwko Unii. Będzie też symulacja obrad w Parlamencie Europejskim. Mnóstwo takich przygotowanych, ciekawych informacji. To nasi politolodzy już bardzo mocno się do tego przygotowują i już ta praca trwa, tak? Żeby ona mogła się odbyć 25, to teraz trzeba to wszystko domknąć. I tu też znowu szczegóły to i techniczne, i takie naukowe. Natomiast 26 to już zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta i nie tylko. Na Zielonogórskim Deptaku będzie taki piknik Unii Europejskiej. Przygotowujemy atrakcje i na scenie, i atrakcje gastronomiczne, i atrakcje naukowe. To będzie, możemy powiedzieć, coś na zasadzie dawnego festiwalu nauki naszego, który organizowaliśmy przez lata na Uniwersytecie Zielonogórskim, oczywiście ukierunkowanym na Unię Europejską, więc liczymy tylko na dobrą pogodę, bo wiadomo, to jest październik, ale tu naprawdę też będzie wiele atrakcji i wszyscy mieszkańcy i nie tylko mogą z tego skorzystać. Trudno sobie wyobrazić faktycznie kontekst Uniwersytetu Zielonogórskiego bez Unii Europejskiej tak naprawdę. Obiekt dla transplantacji chciałem zapytać, bo on już się zakończył, tak, ale zazwyczaj to jest tak, jak wielokrotnie o nim wspominałaś, że zakończenie danej edycji to jest rozpoczęcie myślenia o tym, co będzie w kolejnej. Tym bardziej, że kolejna to zdaje się jubileuszowa, prawda? Nawet bym powiedziała, że nie myślenia, już działania. Tak? Tak, tak, to jest właśnie dziesiąty bieg dla transplantacji. No nie może być inaczej, żeby był z wielką pompą, więc żeby był z wielką pompą, trzeba już zacząć działać. No już działamy, tak? Będziemy się starać o większe patronaty, o większych sponsorów. Nie wiem, czy zwiększymy jeszcze liczbę uczestników, bo to, co do tej pory wypracowaliśmy, nam się bardzo sprawdza i mamy tych swoich ulubionych, mamy stałych uczestników biegu, ale są nie też... ma pokusy, żeby właśnie zwiększyć ten limit? Zastanawiamy się nad tym, jeszcze jest na to jeszcze sekundka, ale patrząc na tegoroczne wyniki chociażby, zwyciężył pan, który pierwszy raz biegł w naszym biegu, więc jednak możemy chyba rozszerzyć też nasze działania na nowych uczestników. Do tej pory zawsze było ich 300. Zobaczymy. To wszystko jeszcze gdzieś tam w naszych głowach jest, ale już przygotowania trzeba zacząć, bo żebyśmy mogli pozyskać czy środki finansowe, czy jakieś inne rzeczy, które nam są potrzebne do organizacji biegu, no to już trzeba zacząć. Nawet tej żmudnej pracy typu po prostu pisma, pozwolenia, projekty. Też planujemy koszulki w przyszłym. Koszulki jubileuszowe, które trochę mają odbiegać od tych poprzednich edycji. A propos koszulek, to taka tylko uwaga moja, bardzo mnie to cieszy, szczególnie i serce i oko, jak przemieszczam się po naszym mieście i widzę biegaczy w różnych kolorach w koszulkach z edycji biegu dla transplantacji. A tych edycji było już kilka? Już 9, więc gama kolorystyczna jest ogromna i osoby w tym biegają, więc utożsamiają się z tym, więc to jest po prostu cudowne. A ten bieg już się wpisał właściwie w kalendarz biegowy, prawda? Tak. Bo uniwersytecki owszem, natomiast biegacze, miłośnicy biegania, no to wiedzą doskonale, czym jest bieg dla transplantacji. Jest taka świadomość wasza jako organizatorów? Bardzo, bardzo. I w tym roku tylko ubolewaliśmy nad tym, że musieliśmy zmienić termin, bo zawsze było to w okolicach 7 czerwca, czyli przy urodzinach uniwersytetu.
w tym roku postawiliśmy na maj, bo się zbiegły dwa biegi dotyczące tej samej, jak gdyby, no to był bieg krwiodawców, mamy transplantację, więc ta sama idea, to nie było sensu, bo biegacze się nie rozdwoją, a chcą być tu i tu, więc postanowiliśmy przełożyć to na maj, co było chyba dobrym posunięciem, bo rozpoczęliśmy sezon biegowy w naszym mieście i myślę, że w przyszłym roku właśnie spotkamy się w maju. Czekamy zatem na bieg, czekamy na wydarzenia związane z Uniwersytetem Zielonogórskim, a tak jak Państwo słyszeli, jest ich sporo, będzie ich sporo. Tak na dobrą sprawę. Małgorzata Kulba-Ratajczak, kierownik Biura Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam na wszystkie nasze wydarzenia. Dziękujemy, czujemy się zaproszeni i zapraszamy jutro na rozmowę na 96 FM. Zgodnie z planem o 9.30. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.